Jeszcze jeden filmik odpowiadający na pytanie, czy omawiający temat typu prawo jazdy, a jazda po alkoholu. Zapytanie internauty. Witam panie Darku. Niestety również straciłem prawo jazdy po alkoholu, 0,39 promila. I po oglądnięciu filmów zamieszczonych przez pana, skorzystałem z porad, wziąłem się za siebie i mam takie pytanie. Dostałem na badania, skierowanie na badania do Sosnowca, ale wcześniej chciałem sobie zrobić badania wątrobowe prywatnie i właśnie na jakie badania konkretnie mam zwrócić uwagę oraz czy każdy badany za alkohol z automatu jest kierowany na próby wątrobowe. Z poważaniem. No cóż, sprawa jest tutaj prosta, zrobiłbym tutaj następujące enzymy, czyli tak zwany GOT, GPT i GGPT. No, na pewno nie zaszkodziłby już poziom cukru natrzo, w sumie ten panel badań kosztuje parę groszy, a w bardzo prosty sposób będziemy wiedzieli, czego możemy się spodziewać od lekarza w WOMP-u. Wiadomo, jak będą do góry, no nie będzie zbyt ciekawie. Ja jestem zwolennikiem, że jak jest jedno kłucie już w laboratorium, warto spytać o tam jakieś inne badania, inne rzeczy, no nie wiem, dla przyzwoitości, jakaś tam morfologia, sód, potas, ale mówię to już bardziej dla swojego sprawdzenia swojego stanu zdrowia niż dla WOMP-u, niż pod WOMP. Koszt tych badań jest niewielki w stosunku do utraty prawa jazdy. Ja pamiętam, zrobiłem taki panel, kosztował mnie prywatnie 75 zł. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy się spodziewać w WOMP, czy nie spodziewać, no oczywiście, że się spodziewać tych badań. WOMP bierze 350 zł, wprawdzie oszczędzają, no ale za 350 zł raczej tych badań troszeczkę robią i laboratorium będzie pełen ten tutaj zakres przeze mnie wymieniony. Cóż ci mogę więcej powiedzieć? Jeżeli ci się podobało to wideo, daj kciuka, a ci się nie podobało, to je zdołuj. Jeżeli miałeś podobny przypadek, badania wcześniej wykonane pozwoliły ci przejść na jakąś dietę, zadbać troszeczkę więcej o siebie i pomogło ci w odzyskaniu prawa jazdy, koniecznie skomentuj mi to wideo. I oczywiście tutaj zapraszam na swojego bloga Badania Lekarskie kierowców.pl. Tam może się zapisać do darmowego newslettera. Omawiam wiele różnych innych ciekawych przypadków, w zasadzie opartych na twoich czy innych kierowców doświadczeniach. Jak odzyskać czy jak stracić prawo jazdy, no za nie, jakby to powiedzieć, za alkohol. Także bye bye. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.